Wstąpienie Polski do Unii ułatwiło robienie kariery w stylu europejskim, czyli zajęcie się wspomaganiem polskich organizacji pozarządowych za unijne fundusze. Jest to przede wszystkim szansa dla młodych, wykształconych ludzi, którzy zechcą być niejako łącznikiem pomiędzy taką organizacją a decydentami w Unii. Najpierw jednak trzeba dobrze poznać wybrany lokalny problem, którym można się zająć, a potem napisać projekt na wymaganym przez Unię poziomie. Nie jest to sprawa łatwa, choćby ze względów formalnych. Ale pod tym kątem na Dolnym Śląsku bezpłatnych szkoleń udziela ośrodek treningowy Tratwa. A czym właściwie są organizacje pozarządowe? To takie, które rozwiązują lokalny problem, wypełniając istniejącą państwową lukę. O, tak jak na przykład Ochotnicza Straż Pożarna, wspomagająca zbyt nieliczne jednostki państwowe. A czy warto angażować się w pomoc tym ludziom? Zobaczmy. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobroszycach spieszy na pomoc czasem dwa razy w miesiącu, czasem dwa razy w ciągu dnia. Gdzieś się pali, ktoś zawiadamia państwową jednostkę w Oleśnicy, a ta zdalnie włącza syrenę na wsi. I do remizy, jak i czym mogą, spieszą ochotnicy. Komendant dziś prowadzi wóz. Jadą od własni strażacy, a lecz to podbija mnie do kuś. We wsi liczącej około 2000 mieszkańców jest 23 ochotników strażaków. Wstąpili do straży, bo w czasie wolnym od polowych robót nie chcą siedzieć w kapciach przed telewizorem. Jakby wszyscy siedzieli w kapciach przed telewizorem, to by ratowało tych ludzi. A mamy tu wyjazdów, jak mówię, dosyć dużo, bo i 3/4 obszaru na terenie gminy to są lasy. Mamy dużo wyjazdów do lasów. Doszły nam wypadki samochodowe, bo mamy sprzęt do ratownictwa technicznego. Doszły nam urania na pszczoły, na osy, na szerszenie. Też wykonujemy te prace. No i pompowania, zalania. Zatrudniony w jednostce na stałe jest tylko komendant i konserwator. Reszta może dorobić średnio od 50 do 100 zł miesięcznie. Dlaczego więc tak się narażają? Nie lubię w domu spędzać biernie czasu. Lubię pomagać innym ludziom. A dlaczego właśnie w ten sposób? Nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Jakoś to jest we mnie. Przypuszczam, że w każdym z nas, który coś tam czuje. Coś kręci. Coś takiego adrenalina. No i to jest fajne. Od dzieciństwa interesowała mnie ta straż. Wstąpiłem do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Później w wieku 18 lat już do starszych. No i pracowałem później w Państwowej Straży Pożarnej, które też pociągało. Po przejściu na emeryturę zająłem się konkretnie już Dobroszycami. Patrzę w pracownicę. Złote hełmy na ich głowach lśnią. Złote hełmy na ich głowach lśnią. Ogień oddział motopompę ma. Na głowy radę sobie da. Niektórzy koledzy się ze mnie śmieją. Myślę, że w tym nic nie ma fajnego, jest ryzyko z tego, ale to jest właśnie fajne ryzyko. Tutaj nikt tego nie robi dla pieniędzy. To jest satysfakcja, to jest w pewnym stopniu jakaś adrenalina. Każdy z nas to lubi i to wydaje mi się, że nie ma mowy o pieniądzach, a aczkolwiek jest te jakieś tam drobne wynagrodzenie. No jest to jest i z tego należy również się cieszyć. Aczkolwiek tutaj mi się wydaje, że nikt nie robi tego dla pieniędzy. No i taka jest prawda. No ja jestem 35 lat w ratownictwie. Wcześniej byłem w ratownictwie w kopalni, a teraz no, tu przeprowadziłem się, nie? Zamieszkałem i wstąpiłem tutaj do tych jednostek. Przyjechali już są przy pożarze, podłączyli zaraz węże dwa. Zaproszę, to muszę dwa. Najważniejsze jest wrócić od akcji, no i uratować to, co się da, bo nieraz przyjeżdżamy w takim czasie, że ciężko jest cokolwiek uratować. No.
a przeważnie staramy się drugi budynek czy zabezpieczyć. No nasze żony nas same informują o tym, że syrena wyje, bo to nie z drugiej zmiany się wróci człowiek zmęczony, a w nocy syrena, coś tam się dzieje, no to żona czuwa już. Każda z żon, każda kobieta ma jakieś obawy. Dzień, noc, to nie wybiera. Dzielnych córków ma ogniowa straż. Dzielnych córków ma ogniowa straż. Zdają trąbkę wesoło gra. Do premisy kilometry dwa. Ugasiła ogień straż ogniowa. Każdy strażak dziarsko minę ma. Ochotnicza Straż Pożarna, choć wypełnia państwową lukę, boryka się z ogromnymi problemami. Nie za pracę, lecz do pracy. Potrzebuje pieniędzy. Generalnie nam pieniądze potrzebne są na sprzęt. Przede wszystkim na wóz lekki do ratownictwa medycznego, do ratownictwa drogowego. Jest sprzęt, który leży. Nie ma go w czym wozić. Sprzęt ochotniczy strażacy dostali w nagrodę za akcję. No i chcieliby ruszyć z nim na ratowniczą akcję. Na razie mają jednak czekać na odpowiedni samochód. Już czekamy, czwarty rok. Dalej nic. I mi się wydaje, że tak będzie dalej. Ale może kiedyś to się zmieni. Samo się nie zmieni. Fundusze na takie potrzeby można właśnie uzyskać z Unii. Dlatego straż czeka na kogoś, kto będzie umiał po nie sięgnąć. Strażacy wypełniają bardzo ważny, stawiany przez Unię warunek. Mają nieodpłatny wkład własny w podjętą działalność. Bardzo dużo robimy we własnym zakresie. Takie drobne remonty. To, co po prostu jesteśmy w stanie zrobić. Samo spawanie zbiorników, blach, malowanie samochodów, podwozia, takie różne rzeczy, to wszyscy wykonujemy sami, w czynie społecznym, można to powiedzieć. Bo to nikt nie liczy na to, żeby dostanie jakiś grosz. A jak dadzą dyplom, no to też satysfakcja, że dali. Osoba, która chciałaby się podjąć zawodowo niesieniem pomocy strażakom, musi wiedzieć, że ich praca nie ogranicza się do gaszenia pożarów czy ratownictwa drogowego. Dziewczynę znaleźli ochotnicy z jednostki ratownictwa specjalistycznego OSP. Poszukują osób zaginionych w terenach otwartych i gruzowiskach. Mają prywatne psy, osobiście wytresowane z dyplomami psa gruzowiskowego i terenowego. I jak twierdzą strażacy, to nie psy im pomagają, lecz oni zwierzakom. I te psy tak naprawdę są największym naszym dobrem, naszej jednostki. Ponieważ tylko i wyłącznie dzięki nim jesteśmy w stanie pomagać straży pożarnej, policji, jeżeli taka zajdzie konieczność, pomagać zwykłym ludziom, którzy gdzieś zaginęli, którzy z jakichś powodów potrzebują naszej pomocy. Te psy są w stanie zastąpić nawet setki osób przy przeszukiwaniach terenu, szczególnie w nocy, w ciężkich warunkach, kiedy to nie sprawdza się ani człowiek, ani najbardziej wyspecjalizowany sprzęt techniczny. Nie pomagają kamery termowizyjne, nie pomagają inne specjalistyczne narzędzia techniczne, natomiast tam właśnie psie nosy sprawdzą się doskonale. Wszyscy ochotnicy utrzymują się z pracy zawodowej, która ze strażą ma na ogół niewiele wspólnego. Zawodowo pracuję w firmie ubezpieczeniowej, zajmuję się likwidacją szkód. Nie tylko więc w straży nie zarabiają, ale swoją jednostkę dofinansowują. Jednak wyjątkowi są także z innych powodów. Jesteśmy wypełnieniem tego, czego nie ma w strukturach Państwowej Straży Pożarnej na terenie Dolnego Śląska. Czyli nie ma wyspecjalizowanej jednostki pomocniczej do wyszukiwania osób w ciężkich warunkach, w ciężkich sytuacjach. Tak,
takie jednostki są w innych strukturach, natomiast na terenie Dolnego Śląska, jak również województwa opolskiego i śląskiego, nie ma innej tego typu jednostki będącej w strukturach pomagających straży. Jesteśmy tylko my. Ania, jeszcze jeden ratownik w głosie. Ci prawdziwi zapaleńcy wzywani są więc do akcji bardzo często. Na ich szkolenie i organizację naprawdę potrzebne są jednak pieniądze. I właśnie one mogą pochodzić z Unii. Pieniądze są nam potrzebne najbardziej na wyposażenie, wyjazdy na wszelkiego rodzaju ćwiczenia, zakup nowych psów. Chociaż tak najbardziej to właśnie chociażby na te specjalistyczne szkolenia, które często bardzo przez niedobory finansowe stają się dla nas odległe i nieosiągalne. Nie jest tajemnicą, że sięgnąć po unijne pieniądze jest bardzo trudno. Niby są, a nie można ich zdobyć. Blokada ma naturę formalną. Źle postawiony krzyżyk może zdyskwalifikować dobry wniosek. Stąd w Ochotniczej Straży potrzebna jest przeszkolona w tym zakresie osoba. Takie szkolenie, a nawet unijne pieniądze na własne wynagrodzenie można uzyskać, zgłaszając się do pozarządowego ośrodka treningowego Trakta. Organizacja ta realizuje bowiem unijny projekt, który poprzez kształcenie młodych ludzi ma w konsekwencji wzmocnić polskie organizacje pozarządowe.